Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Nekromanta Xardas, jeden z najpotężniejszych magów, którzy kiedykolwiek kroczyli po kontynencie Myrtany, był sędziwym blisko 160-letnim czarnoksiężnikiem, który praktycznie od początku swojej magicznej kariery pasjonował się czarną magią. Jego historia rozpoczęła się w momencie, gdy w wieku 20 lat skontaktował się z nim jego zmarły pradziadek Butomar i poprosił go, aby powstrzymał dowódcę orków Dusaro. W trakcie realizacji powierzonego zadania zdobył swoją pierwszą magiczną runę, którą odnalazł w świątyni ognia i była to ognista strzała. Tuż po tym wydarzeniu postanowił więc rozpocząć magiczne nauki, w których szkolił go mag ognia Celdrick i ostatecznie dzięki nowo nabytym umiejętnościom był w stanie pokonać dowódcę orków. Tuż po triumfie, przeczesując magazyny wroga, wszedł w posiadanie pierwszej runy Beliara, a mianowicie Oddechu Śmierci. To właśnie wtedy w jego głowie narodziła się fascynacja czarnoksięstwem. Mając ogromny talent, błyskawicznie wspinał się po szczeblach hierarchii klasztoru ognia, jednak nie pozostał wierny temu żywiołowi, gdyż niedługo potem po zniknięciu wschodniej i południowej świątyni Beliara, postanowił je odszukać, aby posiąść kolejny arkana czarnej magii. Przez lata badań udało mu się zgromadzić ogromne zasoby wiedzy na temat rywalizacji Inosa, Beliara i Adanosa, a także nauczyć się kolejnych kręgów czarnej magii. Będąc jednym z najbardziej utalentowanych magów ognia, otrzymał nawet angaż od króla Robara II, który postanowił utworzyć magiczną barierę w Dolinie Corinis. Bez chwili zawahania zgodził się wziąć udział w tym przedsięwzięciu, gdyż sam również chciał chronić magiczną rudę przed siłami Beliara. Po sytuacji związanej z niekontrolowanym rozszerzeniem magicznej bariery przybył do starego obozu do swych towarzyszy z Zakonu Ognia, jednak ci zaczęli określać go nekromantą i po części obwiniali go za zaistniałą sytuację. Dlatego też Xardas finalnie zdecydował się porzucić magów ognia w tamtym momencie i zamieszkać jako mag renegat w wieży u stóp starej Cytadeli. Przez następne 10 lat zdołał w spokoju zgłębiać arkana magiczne, co dało mu zaszczytne miano najpotężniejszego z magów, którzy znajdowali się pod barierą. Zdołał nawet osiągnąć szósty krąg magii, podczas gdy doświadczeni magowie tacy jak Saturas i Koristo byli adeptami piątego kręgu. Kolejny znaczący wzrost mocy zyskał na dworze Irdorat tuż po pokonaniu smoka ożywieńca przez bezimiennego. Gdy wielka bestia legła martwa, przyjął całą zgromadzoną w niej moc zła, wchłonął duszę smoka i stał się wybrańcem Beliara. Cały czas praktykując czarną magię, zawarł przymierze z orkami, zniszczył magię runiczną, pozbawiając magów i paladynów podstawowych narzędzi magicznych, czy też pokonał żołnierzy Robara II podczas oblężenia Faring. Wtedy to mogło się wydawać, że zatracił się i dołączył do sił zła. Nic jednak mylnego, gdyż jego celem było zabicie wybrańców bogów Zubena i Robara II, gdyż chciał wesprzeć Inosa i zakończyć odwieczny konflikt bogów. Ostatecznie podczas fabuły trzeciej odsłony Gotika zdołał wraz z bezimiennym zakończyć wojnę bogów i odejść do nieznanych krain, bądź też ginął z rąk głównego bohatera, gdy ten dołączył do sił Beliara i przyjął zlecenie neutralizacji Xardasa, przebywając w świątyni w Bakareszu. Podsumowując, Xardas dzięki swojej inteligencji, charyzmie, nutce talentu i zaciętości był najpotężniejszym magiem w Myrtanie, mógł rywalizować nawet z samymi bogami. Co ciekawe, pojawił się również w Arkanii, jednak postanowiłem tego nie uwzględniać w tym materiale. Jeśli chcielibyście posłuchać o potędze lub historii kolejnych bohaterów z tego uniwersum, dajcie mi znać w komentarzu. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!